Tak, poza wizją wyposażyłem się też w trochę o tych niby tam batoników, tam ktoś mówi, co to są batoniki serowo-orzechowe, ale no nie, batonik o smaku sera naprawdę, no to mi się wydaje naprawdę dziwne, no i też nie na miejscu, że po prostu też miałem właśnie z tego powodu kłopoty z tłumaczeniem tego, co to konkretnie jest. No i także wyposażyłem się w trochę sekretnych ziół, no i mamy też trochę niezużytych kubków życiowych nudli, naprawdę. Przed tym bossem, do którego teraz przejdziemy, naprawdę wyposażcie się dobrze. Ja osobiście tego bossa uznaję za najtrudniejszego bossa sanktuarium w całej grze, bez żartów z nim. Ale teraz kombinuję, no właśnie, czego się powinienem pozbyć, czy może zarzutę wiatrza, czy może na przykład sprayu na insekty. A czy zauważyłem, że zarzutę wiatrza mam dwa, więc czemu nie? Tak, oczywiście Paula będzie miała na sobie tą monetę drzemki, która oczywiście podniesie jej ofensywy na 5 punktów. Jeszcze sprawdzę, w jakim stanie jest moja drużyna. No, Paula trochę oberwała, no drzew nieznacznie, ale Paulę no może uzdrowię. Wiecie, mam tyle punktów w przekisy, że może nawet użyję uzdrowienia alfa. Ojku, użyłem niechcący leczenia zamiast uzdrowienia, no kurczę. To była strata, ale i tak mam ich dużo. Naprawdę, nie ma przeszkód, i tak mam ich dużo, możemy iść dalej. No i mamy tą gwiazdkę, tak? To akurat ten fragment jaskini jest, w nim w ogóle nie będzie przeciwników poza tym bossem. No i jak mówiłem, to jest naprawdę trudny boss, przygotujcie się do walki z nim naprawdę dobrze. Dobra, gadamy. W końcu to dostałeś! To jest trzecia lokacja twojego sanktuarium! Ale teraz jest moja! Zabierz się ode mnie! Jeśli tylko śmiesz! I walczymy z tak zwanym trylionletnim pędem. Otóż ten gość no, jest najtrudniejszy moim zdaniem no, z kilku powodów. Po pierwsze no, widzimy, że towarzyszą mu dwa mocne, ruchliwe pędy, które wiadomo mogą albo z nas wystać punkty psychiczne, albo mogą no, również zarówno siebie, jak i bossa uzdrowić. Jest to jeden z powodów, więc po prostu no, pędów no, pozbędziemy się no, na początku walki rokowaniem no, i też ogniem oczywiście. Tak, całe szczęście, no ten boss też jest słaby na ogień właściwie. A to zamrożenie, no nie działa na niego aż tak źle, ale jednak nie polecam go używać właściwie. Naprawdę ogień tu będzie działał lepiej. Także, no kolejne powody, dlaczego ten boss jest naprawdę trudny. Kolejny powód, ma on paraliż alfa. Gdzie wiadomo, może to się skończyć no, paraliżem jednej z naszych postaci, jeżeli się no po prostu nie przygotujemy dobrze. No i wiadomo też z tym paraliżem, no szczególnie Jeff może dużo stracić. Po prostu mógłby z nim albo nic nie robić, albo tylko szpiegować i nic więcej. Więc to jest kolejny powód, dlaczego ten boss jest trudny. Trudny. Po trzecie, ten gość dysponuje światłem alfa, które wiadomo, albo może nas oślepić i niby, że powoduje u nas płacze, pogorszenie cenności, albo także może ono spowodować czucie się dziwnie, no a czucie się dziwnie no działa podobnie, jak mówiłem, jak zgrzybienie. No i właściwie to wszystko, co teraz wymieniłem, to wszystko, to jest właściwie pikuś przy ostatnim powodzie, z którego powodu, no, ten boss jest naprawdę trudny. Otóż ten boss może u nas wywołać tak zwaną diamentyzację. Otóż co to jest diamentyzacja? Otóż postać, która ma ten status na sobie, ona po prostu zamienia się w diament. I właściwie ona się po prostu kompletnie nie nadaje do walki, nie może nic zrobić. Właściwie równie dobrze ta postać mogłaby być nieprzytomna, naprawdę. Diamentyzacja to jest one hit KO, więc ogólnie, no, diamentyzacji chcecie na nią szczególnie uważać, chcecie szczególnie ją unikać. No i całe szczęście diamentyzacja, jak mówię, po prostu można wyleczyć się kubkiem życiowych nudli albo sekretnym ziołem. No i także róg życia, no, który jednak jest zbyt drogi, no, też się może wam przydać. No tak, to jest tak, że powiem wam, że to jest boss pierwszy, a to jest w ogóle pierwsza postać w całej grze, którą spotykamy, która ma więcej niż 1000 punktów zdrowia. No więc, no ta walka, no jak mówię, po prostu to będzie, uwierzcie mi, trudna walka. Więc rokowanie beta, Paula niech użyje ognia beta. Jak mówię, musimy się szybko pozbyć również tych mocnych, ruchliwych pędów, które no sąsiadują z trylionletnim pędem. I Jeff no może albo używać zwykłego fizycznego ataku, albo może próbować wystać się zdrowie. Zresztą pamiętacie, jak mówiłem, że z wysysaczem zdrowia, im więcej, jak się nie mylę, zdrowia ma przeciwnik, to tym więcej mu to zdrowia wyssie.
więc teraz może z tego skorzystam. No, też pamiętajcie, że to nie zawsze działa, ale no, jednak moim zdaniem naprawdę warto zaryzykować. Okej, jeden pęd z głowy. I czy jest efekt? Nie, niestety nie, ale Ness ma rokowanie beta. I z nim pozbędziemy się, no... Dobra, nie pozbędziemy się jednak drugiego, drugiego pędu. Okej, wszyscy teraz płaczą, więc no ogólnie musimy jednak... Znaczy, no Ness i Paula oczywiście będą dalej korzystać ze swoich mocy psychicznych, rokowanie beta i ogień beta. A czy Jeff, u Jeffa chyba z jego broniami innymi, czyli wiadomo, wysytać zdrowia albo na przykład protekowe rakiety. Z tymi broniami chyba na Jeffa w ogóle nie, w ogóle w to czy płacze czy nie, to chyba nie ma znaczenia. On chyba będzie jednak celował normalnie, mimo tego, że płacze. Więc próbuję jeszcze raz użyć wysytacza zdrowia, ale na złym przeciwniku, ale to go jednak powaliło, więc no odrobinę to się opłaciło właściwie. Właściwie powiem wam tak, są trzy rzeczy ostatnie. Po prostu są trzy ostatnie rzeczy, których chcecie w tej walce. Trzecia od końca rzecz, ostatnia, którą chcecie, jest zgrzybienie lub czucie się dziwnie. Po prostu nie chcecie zadać samemu sobie obrażeń. Druga rzecz od końca, którą po prostu byście chcieli w tej walce, jest tęsknota za domem. I dlatego mniej więcej zadzwoniłem do mamy, żeby po prostu no, zapobiec temu tej tęsknocie za domem. Naprawdę nie chcecie, żeby Ness stracił kilka jakże cennych kolejek podczas walki z tym bossem. No i ostatnia rzecz, której chcecie w tej walce, no to absolutnie, jak mówię, jest diamentyzacja. One hit KO, naprawdę groźny status. Okej, ty próbuj wysysać trochę dalej, Jeff. Czy będzie efekt? Nie ma efektu niestety. I co mamy? No, zwykły atak. No, całe szczęście, jeszcze nie ma diamentyzacji. Okej, ty Jeff się może uzdrów, Ness się uzdrów, beta. Użyj go na sobie. Paula, może zamrożenie beta, jak mówię, nie działa ono tak źle, ale jednak, no, ogień ogólnie jest lepszy, ale po prostu, no, to jest zamrożenie beta, zabiera mniej punktów psychicznych niż ogień beta. I Jeff, ty użyj jeszcze raz wysysacza zdrowia. No i został jednak pokonany, naprawdę. Mimo że no, ta walka no, w moim wypadku no, nie poszła tak trudno wcale, uwierzcie, nie lekceważcie tego bossa. Po prostu nie ma przebacz, jeżeli chodzi o tego bossa. Naprawdę jest to naprawdę trudny boss, tyle wam powiem. No ale wygraliśmy, całe szczęście. I mamy level 27 Nessa, ofensywa o 1, inteligencja o 1, szczęście o 1, punkty zdrowia o 2, punkty psychiczne o 2. I mamy moc hipnozy Omega. Otóż Omega chyba usypia wszystkich przeciwników, a czy może uśpić wszystkich na polu walki, ale jak mówię, z hipnozy osobiście w ogóle nie korzystam. Paula ma level 24, ofensywa o 2, defensywa o 1, szybkość o 2, ustary, inteligencja o 4, punkty zdrowia o 1, to wymiata punkty psychiczne o 16 i magnes z Omega. I level 25 do tego, punkty zdrowia o 1 i błyskawica beta, czyli będą... Czyli to jest ten sam atak, którym dysponował mniej więcej pan lakiernik samochodowy w wiosce Happy Happy. To jest właśnie błyskawica beta. I mamy level 25 u Jeffa, ofensywa o 1, szybkość o 1, punkty zdrowia o 1. No całkiem niezłe level upy. No i tak, jeszcze wam nie powiedziałem, jak się nazywa nasze trzecie sanktuarium w grze. Otóż jest to tak zwana Mleczna Studnia. Tak, nie wszystkie z sanktuarium mają w tej grze jakiś związek z krokami, więc nie martw się o to. Mam właśnie pierwszy taki przykład takiego, który nie ma nic wspólnego z krokiem. Ness pomyślał, że usłyszał swoją matkę z oddali. Ona powiedziała: bądź troskliwym, silnym chłopcem. Kamień dźwiękowy Nessa nagrał melodię Mlecznej Studni. I przejdźmy już wstecz. No jednak się chyba tutaj przeciwnicy pojawiają, ale widzicie, no po prostu uciekają, więc no nie będę z nimi walczył właściwie. No szczególnie, że oglądałem się let's playów od Chuga Conroya, a on właśnie pierwszą grą, z której on zrobił let's play, był właśnie Earthbound. Jest to właśnie mój ulubiony zagraniczny let's play. I właśnie on po walce z tym bossem wpakował się w koszmarne kłopoty. Po walce no po prostu jedna z postaci mu zgrzybiała i... Tam chyba Paula, jak pamiętam, użyła ognia przeciwko no, swojej drużynie i po prostu, no wiecie, że to no, skończyć się może fatalnie, więc
ogólnie unikacie kłopotów. No teraz no, ucieknę od tej walki, naprawdę nie chcę z nimi walczyć właściwie. Oczywiście mógłbym sobie nabić trochę z doświadczenia, ale nie ma potrzeby kompletnie. Jak mówię, naoglądałem się let's playów od Tsuga Conroya i nie chcę żadnych kłopotów. Ten Saturn cały czas siedzi w tym źródełku? Za często się kąpiesz? No i tak, mamy już trzecią melodię nagraną w naszym kamieniu dźwiękowym, więc chyba możemy wracać, ale gdzie? Przecież nie ma gdzie dalej w ogóle iść właściwie. Znaczy tak, pamiętajmy o tym, co nam powiedziano w tej wiadomości, kiedy piliśmy kawę. Że musimy przejść przez rozległą pustynię do miasta Forsight. I musimy oczywiście zorientować się, gdzie ta pustynia się znajduje. Za chwilę wam pokażę, gdzie oczywiście. No, karaluchy jednak przed nami nie uciekają. Z nimi jednak no, jest obowiązek walki właściwie. Znaczy oczywiście, jeśli nie chcecie, nie musicie walczyć, ale no ja zawalczę po prostu no, dla doświadczenia. Ale no, po prostu tyle tego doświadczenia daje, że żadnego level upu, no po prostu nie było szansy, żeby jakiś wystąpił. Tutaj w ogóle karaluchów nie było, to jest całkiem dziwne, naprawdę tutaj zazwyczaj się pojawiają. Na górze żaba i Anto i tak widziałem, więc... Znaczy no tam nie idziemy, tam przecież już byliśmy w bazie Mistrza Beka. No i teraz zawalczymy sobie z dwoma pancernymi żabami i z jednym krokodylem. Jak mówiłem, krokodyl no ma całkiem, jak się nie mylę, całkiem dobre ataki fizyczne. I jednak jest on słaby na zamrożenie, jak się nie mylę. Ale użyję w tej chwili no rokowania, może nawet bety. Paula, ty... Nie wiem, czy ogień się opłaca, czy może bardziej zamrożenie alfa na krokodylu. Może chyba tak rzeczywiście zrobię. I Jeff, ty może wyścig zdrowie jednej z żab. Wow, masywne z obrażenia i jest unieruchomiony, świetnie. Dobra, jedna z żab pokonana, teraz pozbywam się drugiej. Ness atakuje, a to może nam 300 ich atakują po prostu fizycznie naprawdę, no. Znaczy no, Pauli oczywiście to się nie opłaciło, tylko jeden punkt zdrowia odebrała żabie, ale no poza tym, no chłopcy zabrą tej żabie trochę więcej punktów zdrowia. No i to był koniec tej walki.